skazał oskarżonego Czarnieckiego Kazimierza na zasadzie artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego na karę śmierci z utratą z mocy artykułu 46 paragraf 1 litera a i 49 paragrafu 1 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego praw publicznych, obywatelskich praw i honorowych nazwisk i przypadkiem z mocy artykułu 48 paragraf q Kodeksu Karnego Wojska Polskiego całego mienia skazanego. Witam widzów Głubczyckiej Telewizji Kablowej. Miło mi gościć pracownika Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pana Dariusza Misiejuka. Witam pana, witam państwa. Panie Dariuszu, proszę przedstawić się widzom, czym zajmuje się pan w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W Instytucie Pamięci Narodowej jestem pracownikiem oddziałowego biura udostępniania i archiwizacji dokumentów. W ramach wykonywanych zajęć służbowych, w ramach wniosków, które realizujemy w Instytucie Pamięci Narodowej, podjąłem się takiego tematu, aby odtworzyć dzieje Urzędu Bezpieczeństwa na terenie powiatu głubczyckiego, a także dziejów Głubczyc w latach 40. i 50. A skąd pana zainteresowania profesorem naszego Liceum Głubczyckiego, profesora Kazimierza Czarnieckiego? Będąc pewnego dnia tutaj w Głubczycach, w księgarni natrafiłem na kalendarz głubczycki, w którym odnalazłem informację dotyczącą właśnie pana Kazimierza Czarnieckiego. W artykule tym była informacja, iż niewiele zachowało się informacji dotyczących tego jednego z pierwszych nauczycieli liceum ogólnokształcącego w Głubczycach. Natomiast prowadząc kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej, natrafiłem na materiały, akta procesowe Kazimierza Czarneckiego i innych. Stąd właśnie chciałem podzielić się tymi informacjami z państwem. Pozwolę sobie w tym momencie uzupełnić nieco informacje. Nasza wiedza na temat profesora ograniczała się w zasadzie do czasu, kiedy przygotowywaliśmy dzieje gimnazjum na 60-lecie liceum i wtedy przez poszukiwania archiwum znalazł się jedyny dokument związany z profesorem. Była to teczka osobowa wyczyszczona z innych dokumentów, w którym był niewielki dokument potwierdzający zgłoszenie się do pracy profesora. Po raz drugi na łamach Głosu Głubczyc pojawił się artykuł doktora Szymczyny, w którym pisze: w Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach znajdują się akta sprawy Aleksandra Kasaraby i Kazimierza Czarnieckiego z Głubczyc. Ostatni akapit. Niestety skąpe materiały archiwalne nie pozwalają na dokładne przedstawienie dokumentów. Brak składów sędziowskich, brak opisów. I wydawało się, że ten człowiek skazany jest na zapomnienie w mrocznych dziejach naszej powojennej historii. Aż tu niedawno otrzymuję list, którego fragment zacytuję. W nawiązaniu do artykułu pana doktora Szymczyny, zamieszczonego w ostatnim numerze kalendarza głubczyckiego, spieszę wyjaśnić, iż akta sprawy Czarnecki, Kazimierz i inni znajdują się w zasobie archiwalnym oddziału IPN we Wrocławiu. Jako pracownik Instytutu prowadzę badania nad dziejami aparatów powiatu głubczyckiego. W zaistniałej sytuacji pozwalam sobie przesłać tekst artykułu powstałego na bazie akt Kazimierza Czarneckiego. I tu rozpoczęła się bliższa historia profesora. Artykuł zostanie opublikowany w najbliższym Głosie Głubczyc. Panie Dariuszu, wróciliśmy jak gdyby do sedna sprawy, do punktu wyjścia. Proszę bliżej przedstawić swoje dokonania w badaniu sprawy profesora Czarneckiego. Tym razem, a być może w następnych odcinkach zajmiemy się innymi postaciami. Kazimierz Czarnecki urodził się 18 grudnia 1907 roku w powiecie tarnopolskim. Z zachowanych akt sprawy toczonego procesu przeciwko niemu, a także grupie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, wiemy, iż w latach 30. 1930-1936 studiował on na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-Leśniczym, uzyskując tytuł technika leśnika.
czerwcu 1945 roku pan Kazimierz Czarniecki przyjechał do Głubczyc, gdzie początkowo został zatrudniony w Wydziale Powiatowym. W niedługim czasie został kierownikiem cegielni parowej w Branicach, gdzie pracował prawdopodobnie do końca 1948 roku, aczkolwiek tutaj następuje pewna przerwa w jego okresie pracy związana z chorobą. Przyczyn tej choroby jednak nie znamy. Na początku 1949 roku, w styczniu, rozpoczyna pracę jako nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Głubczycach. Zostaje wychowawcą klasy, której jednym z uczniów jest między innymi Tadeusz Masiuk, który w późniejszym okresie zaznajamia profesora Czarnieckiego ze swoją działalnością tutaj na terenie miasta Głubczyc. Tadeusz Masiuk wraz z kolegami, z tego co możemy się dowiedzieć z książki odtwarzającej dzieje liceum w Głubczycach, był harcerzem lokalnego koła ZHP. On wraz z kolegami postanowili żywo zareagować na aktualną sytuację polityczną i ich początkowa działalność wiąże się z grudniem 1948 roku, gdy w odpowiedzi niejako na tworzące się koło Związku Młodzieży Polskiej zostaje przygotowana przez Tadeusza Masiuka odezwa, która jest przybita do drzwi na wprost Domu Kultury w Głubczycach. Tekst tej odezwy został zamieszczony na łamach Głosu Głubczyc. Możecie się Państwo z tym tekstem odezwy zapoznać. To jest pierwszy zarejestrowany przez organa bezpieczeństwa fakt wystąpienia młodzieży Liceum Głubczyckiego przeciwko aktualnej sytuacji, która dzieje się na terenie państwa polskiego. Według pana rozeznania na podstawie dokumentów ta grupa młodzieży, bo to tak można nazwać, bywa nazwana w dokumentach bandą Masiuka również, samodzielnie z własnej inicjatywy podejmowała pewne działania na znak protestu przeciwko pojawiającemu się systemowi, który zmuszał do wstępowania do organizacji ZMP. I to była ich inicjatywa, by w jakiś sposób wyrazić swój sprzeciw. Tu należałoby chyba zaznaczyć, że byli to chłopcy naprawdę młodzi, bo to była 8-9 klasa liceum, co w starym systemie po szkole siedmioklasowej. To byli jeszcze chłopcy i zagrożenie dla systemu, dla ustroju chyba było niewielkie. Ale ich działania ograniczały się do czego? Z akt, które zachowały się w Instytucie Pamięci Narodowej, wynika, że praktycznie cała działalność tej grupy uczniów ograniczyła się do manifestacji w postaci ulotek. Manifestacji wyrażonego w ten sposób sprzeciwu wobec istniejącej rzeczywistości, próby wtłoczenia czy skanalizowania energii młodzieży jedynie w ruchu Związku Młodzieży Polskiej, odgórnie narzuconej komunistycznej formie ruchu młodzieżowego, która miała za zadanie niejako być tym transponentem linii partyjnej wśród młodzieży. Obcy ideowo, jak gdyby, tej młodzieży. Obcy ideowo, co właśnie możemy zauważyć w treści tej ulotki. Ja może zacytuję dwa fragmenty tej ulotki, które oddają niejako nastroje czy nastawienie młodzieży wobec istniejącej tej rzeczywistości. Punkt trzeci ulotki, która została sporządzona w 1949 roku, mówił, iż ulotka była skierowana do młodzieży szkolnej. Więc młodzieżo szkolna, dąż do wprowadzenia pełnej niepodległości państwa polskiego i walcz z imperializmem rosyjskim, biorąc przykład z twórcy nowych ideałów, jakim jest marszałek Tito. A trzeba zwrócić uwagę, że jest to okres, kiedy następuje proces kolektywizacji wsi. Dlaczego tutaj jest odwołanie do marszałka Tito? Ponieważ marszałek Tito był jedynym z bloku państw socjalistycznych, który nie zgodził się na wprowadzanie systemu, czy
przełożenia systemu kołchozów radzieckich na tereny państw. W jego przypadku na terenie państwa Jugosławii. I kolejny. Uświadamiaj swoich bliźnich, że obecny rząd dąży z całą bezwzględnością do kołchozacji wsi polskiej, aby z ludu polskiego uczynić narzędzie walki imperializmu rosyjskiego. Pamiętaj, że wrogowie Polski są bezwzględni i używają wszelkich metod, aby złamać w narodzie ducha polskiego. Więc już ten fragment wskazuje, jakie było nastawienie młodzieży. Jak ona odbierała obecną rzeczywistość. Jaki związek miał, jakie przełożenie miały te działania młodzieży z profesorem Czarneckim? Kto kogo jak gdyby wciągnął w te sprawy? Tutaj trzeba byłoby cofnąć się niejako w czasie do maja 40, do początków maja 49 roku, gdy z okazji Święta Pracy zostały udekorowane instytucje i urzędy w Głubczycach portretami Józefa Stalina, prezydenta Bieruta i innych przywódców państwa komunistycznego w Polsce, jak i w Związku Radzieckim. Tutaj na początku maja właśnie do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Głubczycach zaczynają wpływać meldunki, zawiadomienia o tym, iż w nocy z 1 na 2, z 2 na 3 maja portrety Józefa Stalina w poszczególnych instytucjach zostały zniszczone, czy zostały zerwane. Portrety Stalina, portrety Bieruta. W tym momencie Urząd Bezpieczeństwa niejako rozpoczyna działanie, aby wykryć sprawców. Sprawcy na początku nie zostają wykryci. Na początku czerwca profesor Czarnecki zostaje poinformowany przez swojego wychowanka, czyli przez Tadeusza Masiuka, o tym, iż to oni dokonali tych wszystkich zniszczeń, manifestując tym swój stosunek do obecnej rzeczywistości. Sprawa zerwania tych plakatów musiała na pewno odbić się głośnym echem wśród społeczności miasta Głubczyc i na pewno informacje te dotarły do profesora Czarneckiego, aczkolwiek w aktach sprawy nie mamy informacji pełnej na ten temat. Profesor Czarnecki w momencie, gdy został poinformowany przez Tadeusza Masiuka o ich manifestacji politycznej, czyli tym zrywaniu portretów, uznał, że należy niejako tą młodzież dokształcić, czy wprowadzić bardziej w arkana. Tak jak to zaznaczył w jednym ze swoich pism, że Tadeusza Masiuka skrytykował, że w ten sposób manifestują swoje zapatrywania polityczne, czy swój stosunek do obecnej rzeczywistości i żeby mogli bardziej czynnie i świadomie uczestniczyć w życiu politycznym, zaproponował jemu, a także jego kolegom, aby zapoznali się z książką Stanisława Grabskiego Państwo Narodowe. W tym czasie ja przyjechałam tu, bo jeszcze mieszkałam w Krakowie, wychodziłam z domu i spotkałam trzech panów, takich zupełnie obcych, w cywilu. Ale nie wiedziałam, że oni idą do nas. Dopiero po powrocie z miasta, to było po południu, gdzieś koło może 16, dowiedziałam się, że szwagra aresztowali. No i koniec, nic nie powiedzieli, zrobili rewizję domu bardzo dokładną. Właśnie zakwestionowali tą książkę Grabskiego. I Tadeusz Masiuk książkę przyjął. Z kolegami wspólnie spotykali się, aby sprawę życia politycznego analizować. Bliżej poznać, z książką się zapoznać. I tak sprawa, można powiedzieć, toczy się do połowy czerwca. Mniej więcej w połowie czerwca Tadeusz Masiuk zgłosił się ponownie do profesora Czarneckiego z prośbą, aby ten pomógł tej grupie uczniów napisać odezwę do młodzieży, w której to odezwie można byłoby zaznaczyć swój stosunek, aby tą młodzież przestrzec przed wstępowaniem do komunistycznej formacji, czyli Związku Młodzieży Polskiej. Aby ona też również bardziej świadomie i czynnie mogła uczestniczyć w życiu politycznym. No i taka odezwa, taka ulotka zostaje przy udziale profesora Czarneckiego sporządzona.
Teraz, żeby mogła ona być bardziej rozpowszechniona, czy rozkolportowana. Powielić trzeba było. Tak, wśród młodzieży. Nie wiadomo, który z tej grupy młodzieży wpada na pomysł, że najlepiej byłoby przepisać ten tekst i powielić drukiem. W ten sposób Tadeusz Masiuk wraz z Ryszardem Samelem poprzez znajomego pracownika słodowni w Głubczycach udają się do tejże słodowni, aby na tamtejszej maszynie poligraficznej przepisać tekst i powielić go drukiem. To sprawa się sypnęła w ten sposób, że jeden z tych uczniów, którzy tam chcieli bardzo działać przeciw tym kołchozom, ustrojowi i tak dalej, miał znajomego w słodowni i poszedł do niego z jakimś brudnopisem, żeby mu napisał na maszynie jakąś formę takiej ulotki. On to wziął i zameldował panu dyrektorowi. Pan dyrektor Nowy i sprawa się sypnęła. Tak to wyglądało. Jednakże pracownik tej słodowni, mając tekst w ręku, udał się z nim do ówczesnego dyrektora słodowni, no, aby formalnie uzyskać akceptację swojego przełożonego na użycie maszyny poligraficznej i powielenie tekstu tej odezwy. Jednakże w momencie, gdy dyrektor tej słodowni z tymże tekstem zapoznał się, zobaczył, jakiego to rodzaju są hasła i treści, być może również, skoro to był dyrektor, miał na uwadze, że może to być jakaś prowokacja, prawda? W latach 40. jest to okres jednak tego głębokiego stalinizmu, prowokacji w stosunku do osób piastujących wyższe stanowiska. Tutaj mamy do czynienia z dyrektorem. Są możliwe. Być może to kierowało nim, że z tą ulotką udał się do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, aby poinformować, że coś takiego istnieje, że na jego maszynie poligraficznej tutaj chciano taką ulotkę wydrukować. I w sumie w tym momencie rozpoczyna się cały proces związany z rozpracowywaniem profesora Czarnieckiego, a także grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach. Postanowienie o wszczęciu śledztwa. Głubczyce dnia 26 czerwca 1949 roku. Cebulski Marian, oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach, rozpatrzywszy materiały dochodzenia w sprawie przeciwko Czarnieckiemu Kazimierzowi, synowi Tomasza, podejrzanemu o przynależność do nielegalnego związku antypaństwowego i pełnienia w nim kierowniczego stanowiska, to jest artykuł 86, paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, postanowił wszcząć powyższej sprawie śledztwo, przyjąć sprawę do swego prowadzenia, uznać materiały dochodzeniowe za materiały śledcze i załączyć je do akt sprawy. Podpisy nieczytelne. W ciągu kilku dni, ponieważ organy bezpieczeństwa już miały wyjście na dwójkę osób, która była w tym czasie zaangażowana w druk tej ulotki, czyli Tadeusz Masiuk i Ryszard Samel, zostali oni aresztowani, prawdopodobnie poddani jakiemuś naciskowi albo psychicznemu, albo też stosowano wobec nich ostrzejsze metody przesłuchań, wyjawiają grupę uczniów, którzy są z nimi związani, a także z któregoś wymieniają. Z tych uczniów padło nazwisko profesora Czarneckiego jako tej osoby, która była czynnie zaangażowana w powstanie tejże ulotki. W tym właśnie w związku z tym 25 czerwca 1949 roku profesor Czarniecki został aresztowany i trafił do Urzędu Bezpieczeństwa. I tak od tego momentu rozpoczyna się ten jego, można powiedzieć, tragiczny los. Ostatni los, ostatni okres jego życia. Tak. Proszę przedstawić, jak wyglądał proces dochodzeniowo-śledczy i finał, wiemy już, że tragiczny finał tej sprawy. Wiemy, że profesor Czarniecki został aresztowany 25 czerwca 1949 roku. I tutaj taka dość ciekawa
sprawa, iż po raz pierwszy, czy zachowany, pierwszy zachowany protokół przesłuchania pochodzi dopiero z 29 czerwca 1949 roku. Wynikałoby z tego, że profesor Czarniecki przez 4 dni siedział w więzieniu, nie będąc nawet przesłuchany. Nikt go o nic nie pytał. To wydaje mi się, że ponieważ tutaj trzeba byłoby też zaznaczyć, może tak trochę na marginesie, że nie zachowały się ani akta dochodzeniowo-śledcze prowadzone przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Głubczycach, ani akta prokuratora w tej sprawie. Zachowały się jedynie akta sądowe sprawy Kazimierza Czarnieckiego i innych. Możliwe, że był wcześniej przesłuchiwany. Możliwe, że był przesłuchiwany niezgodnie, jak to, przy zastosowaniu metod odpowiednich, żeby uzyskać odpowiednie obciążające zeznania. Tak jak mówię, został dopiero 29 czerwca przesłuchany i tutaj też jest ciekawa rzecz, że od razu już w momencie przesłuchania, w przesłuchaniu uczestniczył prokurator wojskowy z Katowic. Czyli 4 dni po aresztowaniu już prokuratura sprawowała nadzór nad toczącym się śledztwem. To wskazuje, jak bardzo Urzędowi Bezpieczeństwa zależało na szybkim rozpracowaniu tej sprawy, a także jak bardzo zależało na tym, żeby możliwie uzyskać jak najwyższy wymiar kary dla osób, które zostały w tej sprawie zatrzymane i w stosunku do których toczyło się postępowanie. Chodziło o zrobienie z tej sprawy wielkiej wagi, sprawę zagrożenia ustroju. Z sprawy niewielkiej, można powiedzieć, czy niewielkiego rodzaju tutaj. Niegroźnej. Mamy tak, ulotki, która praktycznie nie ujrzała światła dziennego, oprócz wąskiego kręgu osób, które były związane z jej powstaniem i później poprzez kolejne osoby ona dotarła do Urzędu Bezpieczeństwa. Tutaj robi się z tego wielką sprawę polityczną, uwagi politycznej i w efekcie mamy oskarżenie, które bazuje na tym, że dążono siłą do obalenia ustroju państwa polskiego. Tak jak powiedziałem, 29 czerwca już pan profesor Czarniecki zostaje przesłuchany w obecności prokuratora wojskowego. Później przesłuchiwany jest jeszcze wielokrotnie. W przesłuchaniach uczestniczy również wojskowy prokurator. Sprawa, toczące się śledztwo, kończy się w październiku 1949 roku i wówczas zostaje sporządzony pierwszy, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że w sprawie zostały sporządzone 2 akty oskarżenia. Pierwszy akt oskarżenia, który bazuje na artykule 14 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa polskiego. I tutaj trzeba powiedzieć, że oskarżenie z tego artykułu 14 wcale nie oznaczało, iż pan profesor Czarniecki musiałby otrzymać aż tak wysoki wymiar kary, czyli karę śmierci, ponieważ za udział w organizacji takiej groziło i sprawowanie funkcji kierowniczej groziła kara więzienia od 10 lat do dożywocia lub ewentualnie kara śmierci. Natomiast w październiku, gdy już zakończyło się postępowanie, Naczelna Prokuratura Wojskowa wyraziła życzenie zapoznania się z całością akt sprawy. Po zapoznaniu się z tymi aktami Naczelny Prokurator Wojskowy wydał decyzję o zmianie podstawy aktu oskarżenia. I wówczas osoby, które zostały objęte tym aktem oskarżenia, przekwalifikowano im te działania dotychczasowe, te, jak to mówiono, przestępcze, z udziału w nielegalnej organizacji na próbę obalenia siłą istniejącego ustroju państwa polskiego. Niewiarygodna rzecz. Z małej ulotki, która, tak jak już wspomniałem wcześniej, praktycznie nie ujrzała światła dziennego, zrobiono tak wielką sprawę, że chciano przez to siłą obalić istniejący ustrój. Sprawa w zasadzie zaczęła się od ulotki, która nawet nie ujrzała światła dziennego, nie została powielona, rozpowszechniona. Proszę powiedzieć, o co w zasadzie oskarżono profesora? Co zawierał akt oskarżenia? Co można zarzucić profesorowi w tej sytuacji? Ostateczny akt oskarżenia został sporządzony 22 lutego 1950 roku i profesor Czarniecki został oskarżony dosłownie o to, że
Od miesiąca kwietnia 1949 roku do dnia aresztowania, to jest 25 czerwca 1949 roku, na terenie Głubczyc usiłował przemocą zmienić ustrój państwa polskiego, a to w ten sposób, że przystąpił do założonego przez Masiuka Tadeusza związku i w jego ramach zachęcał do czytania i dostarczał członkom związku, a mianowicie Tadeuszowi Masiukowi, Ryszardowi Samelowi, Arturowi Hipnerowi, Marianowi Poźniakowi, Jackowi Karpowi i Andrzejowi Wołoszczukowi nielegalnej literatury, pouczał o sposobach działalności antypaństwowej oraz o formach pracy konspiracyjnej, a nadto układał celem kolportowania ulotki nielegalne, które miały na celu wzbudzenie wśród szerokich warstw społeczeństwa polskiego nienawiści do obecnego ustroju Polski Ludowej oraz do podstawowych założeń polityki zagranicznej obecnego rządu, opartych na ścisłym sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to jest o popełnienie przestępstwa przewidzianego w artykule 86, paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Na podstawie tego aktu oskarżenia w dniach 22-23 marca 1950 roku w Koźlu, w tamtejszym domu rzemiosła, odbył się proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach odbywał posiedzenia takie wyjazdowe, między innymi właśnie na takim posiedzeniu wyjazdowym w Koźlu odbywała się sprawa przeciwko Kazimierzowi Czarneckiemu i grupie jego uczniów z liceum ogólnokształcącego. W ciągu tych dwóch dni ponownie zostali przesłuchani, że tak powiem, oskarżeni. Przedstawiono im akt oskarżenia, to co konkretnie im zarzucano i w sumie po niecałych dwóch dniach toczącego się procesu zapadły, można powiedzieć, wysokie kary. Kazimierz Czarnecki został skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Tadeusz Masiuk otrzymał karę 3 lat więzienia, Ryszard Samel i Artur Hipner po 2 lata więzienia, natomiast pozostali, czyli Marian Poźniak, Jacek Karp i Andrzej Wołoszczuk, zostali skazani na karę 1 roku więzienia. Naprzód szwagier siedział tutaj, na Chrobrego, tam w piwnicach, ponad 2 miesiące. Później wywieźli go do Koźla i siedział w Koźlu. A rozprawa była, aresztowali go 1 lipca, a rozprawa była dopiero w marcu, 22-23 marca następnego roku. Na rozprawie wiem, że były matki i ojcowie tych uczniów i wszyscy tam dosłownie, jak ta komisja, czy ten, ja wiem, prokurator i to ta świta szła, to go opluły. To wiem od siostry. Nie liczyły się z konsekwencjami, bo no po prostu chciały dzieci odzyskać. No ale ponieważ to był tłum, nic nie było konsekwencji z tego tytułu, bo nie wiadomo kto. To w trakcie jak szedł, czy z tyłu, czy z boku, no nie wiem dokładnie, to wiem. No a to było bardzo krótko. Sąd wojskowy z Katowic na sesji wyjazdowej w Koźlu. No i wyrok, kara śmierci. A oni nawet nie pamiętam po ile lat, po 5, po 4, po 3. O późniejszych losach uczniów, a także nauczyciela, ich wychowawcy z liceum ogólnokształcącego w Głubczycach, niewiele wiadomo. W sumie wiemy, iż profesor Czarniecki trafił do obozu pracy więźniów w Koźlu, gdzie prawdopodobnie zmarł w 1953 roku. Informuje o tym, informują nas o tym dwa dokumenty. Jeden to jest potwierdzenie odbioru korespondencji z sądu podpisane przez małżonkę profesora Czarneckiego, Jadwigę, która na tymże piśmie zaznacza, że pismo jest z lat 50., zaznacza, że jej mąż zmarł w 1953 roku w Koźlu. I drugi dokument pochodzi z 1991 roku, jest skierowany do sądu w Katowicach, w którym to pani Jadwiga Czarniecka zwraca się o odpis wyroku i w tymże piśmie zaznacza, że jej mąż zmarł w roku 1953, przebywając w więzieniu. Nie mam tego telegramu, a był. Telegram przyszedł, że ten i ten
Zmarł dnia 20 kwietnia 1953 roku i koniec. Suchy taki. Siostra z dwoma braćmi męża pojechała do Strzelec i tam uzyskała informację, że musi być pochowana na terenie Strzelec, że ma przywieźć ubranie. Oni wszystko załatwią, co trzeba, wydadzą jej trumny. Miejsce na cmentarzu już było przygotowane i tu ma być pochowane. I była tam przedstawiciel więzienia, też był na pogrzebie. Żeby, broń Boże, jakieś ekshumacji pewnie nie robić, bo prawdopodobnie, wie pan, został podtruwany. Więc pogrzeb był bez księdza, bo nie pozwolili na to, bo grono było bardzo małe. Była rodzina właściwie szwagra, bo mój ojciec już nie żył. Siostra druga też nie żyła. Także tam no, parę dosłownie osób. Ta rodzina szwagra mieszka w Zabrzu. Jeszcze tam są w tej chwili już dzieci. No i oni przyjechali i później wspólnie ustalili, że trzeba zrobić nagrobek. Na to zezwolili. No, łaskawie. No, ale powiedzieli, że w inne miejsce nie można przenosić. Pytali się, kto będzie robił nagrobek, więc robił miejscowy kamieniarz tam ze Strzelec. No i taka cicha, spokojna uroczystość. Księdza oczywiście. O pozostałych uczniach wiemy tyle, iż Tadeusz Masiuk zmarł w 1988 roku, natomiast później toczył się proces o jego rehabilitację. W stosunku do pozostałych praktycznie akta procesowe niewiele dają nam informacji. Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz. W latach 70. i 80. Służba Bezpieczeństwa na podstawie posiadanych materiałów tworzyła tak zwane faktologie, czyli skrótowe informacje dotyczące działalności nielegalnej i przestępczej na określonym terenie. I tutaj przez Służbę Bezpieczeństwa w Głubczycach została założona też taka teczka dotycząca właśnie sprawy Czarneckiego, Masiuka i innych. W tejże teczce zgromadzone zostały dokumenty z 1982 roku, w których w tych dokumentach są krótkie informacje dotyczące żyjących jeszcze uczestników tamtych wydarzeń. O profesorze Czarneckim nie ma żadnej wzmianki, nawet właśnie że o tym, żeby zmarł w 1953 roku. Nie ma informacji dotyczących Artura Hipnera, jest tylko taka wzmianka, że nie figuruje w centralnej bazie adresowej. O Tadeuszu Masiuku jest informacja, że pełnił funkcję zastępcy dyrektora Banku Spółdzielczego w Głubczycach. O innych też posiadamy krótkie informacje, że Marian Poźniak pracował we Wrocławiu. Natomiast Jacek Karp zamieszkiwał w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie pracował w spółdzielni mieszkaniowej. Praktycznie to są wszystkie informacje, jakie posiadamy na temat uczestników tamtych tragicznych wydarzeń sprzed pół wieku w Głubczycach. Odnoszę wrażenie, nie wiem czy słuszne, ale że rzeczywiście tak zwanym siłom albo odpowiednim służbom zależałoby z tego zrobić najpierw wielką sprawę, a później oczekiwać jakichś wyróżnień czy zasług za rozpracowanie tak wielkiej grupy, tak bardzo niebezpiecznej. Nie wiem, czy podziela pan to takie zdanie moje. Jak najbardziej podzielam pana zdanie. Tutaj analizując akta osobowe funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Głubczycach, a także osób z Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości zaangażowanych w rozpracowanie sprawy profesora Czarneckiego i grupy jego uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, natrafiłem na informacje w aktach osobowych Władysława Wawrzuty o tym, iż brał udział w przesłuchiwaniu i rozpracowaniu grupy Masiuka, bandy Masiuka, jak to mówiono, i Kazimierza Czarneckiego, i wnioskował do swoich przełożonych, ponieważ brał udział w likwidacji nielegalnej organizacji, to jeszcze zbrojnej, jak to napisał w swoim piśmie, wnioskował do swoich przełożonych o zwiększenie mu wymiaru renty. Prawda? Za to, że brał udział w likwidacji zbrojnej bandy, czyli oczekiwał jakiegoś dodatkowego wyróżnienia czy honorarium za zasługi w tej sprawie. Bardziej tutaj jest nacisk położony na to, że była to organizacja zbrojna, czyli pracował w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Z tego względu
wnioskował do swoich przełożonych o zwiększenie mu wymiaru renty milicyjnej, którą już pobierał. Wygląda na to, że potrzebne im były sukcesy. Wobec tego, jeżeli już była to sprawa, która otarła się o karę śmierci, o wyrok śmierci, to rzeczywiście robiono wrażenie dla społeczeństwa, że to było coś niebezpiecznego. Tak, jak najbardziej. Starano się podkreślić szczególnie niebezpieczne działania tej bandy. Sama nazwa wskazuje, banda Masiuka, i tutaj działania, by siłą obalić istniejący ustrój. Więc wszystko wskazuje na to, że zrobiono wokół sprawy ulotki, która, jak tu już wielokrotnie powtarzaliśmy, nie ujrzała światła dziennego, zrobiono wielki szum, wielka banda, wielka organizacja i to jeszcze zbrojna, bo tutaj trzeba byłoby podkreślić niezwykle istotny szczegół, dlaczego organizacja zbrojna. W jednym z przesłuchań Tadeusz Masiuk wspomniał, że posiada granat. Później w toku postępowania okazało się, że jest to wymyślona sprawa, że ten granat posiadał, ale fakt posiadania granatu już wskazywałby, że jest to organizacja zbrojna, a tym samym można było dążyć do obalenia istniejącego ustroju siłą, posiadając chociażby jeden granat. Kara śmierci za udział w sporządzeniu ulotki o treści, no powiedzmy, na wyrost jednak antypaństwowej, to było za dużo jednak, moim zdaniem, a także zdaniem obrońcy profesora Czarneckiego, żeby tak drastyczny wyrok ciążył na osobie zamieszanej w te wydarzenia. 1 kwietnia 1950 roku adwokat profesora Czarneckiego, Franciszek Mroczek, zwrócił się do Najwyższego Sądu Wojskowego z pismem rewizyjnym od wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Jednak Najwyższy Sąd Wojskowy postanowił sprawy nie rozpatrywać i zasądzony wyrok utrzymać w mocy. W tym momencie profesorowi Czarneckiemu pozostawało jedynie zwrócić się do prezydenta Bieruta z prośbą o obniżenie czy o łaskę, jak to się wówczas mówiło. Koźle, dnia 30 marca 1950 roku. Czarniecki Kazimierz, więzień śledczy, Koźle, więzienie karno-śledcze, prośba o ułaskawienie. Do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, obywatela Bieruta Bolesława w Warszawie. Więzień śledczy Czarniecki Kazimierz, urodzony dnia 18 grudnia 1907 roku w Ostrowie, powiat i województwo Tarnopol, żonaty, zwraca się gorącą prośbą o ułaskawienie mnie od kary śmierci, nałożonej sądem wojskowym w Katowicach na sesji wyjazdowej w Koźlu, wyrokiem z dnia 27 marca 1950 roku. Prośbę swą uzasadniam następująco. Ale siostra też pisała, niezależnie od tego, że szwagier pisał. Profesor Czarniecki sporządził list, w którym przedstawił prezydentowi Bierutowi swoją wizję udziału we wszystkich tych omawianych przez nas wydarzeniach. Szwagier nie spodziewał się tego, bo właściwie no nie był taki winny specjalnie, nie? No nie spodziewał się tego, był zrozpaczony. Zrozpaczony. A siostra no, nie pracowała w tym czasie, zaczęła tutaj szukać pracy. No ale ponieważ kiedyś potrzebne było tutaj świadectwo moralności, jak się szło do pracy. O ile dobrze pamiętam, w starostwie była taka, bo to było dużo śmiechu z tego tytułu, taka, nie wiem czy to był jakiś wydział, coś związane z obywatelami. Tam była kierowniczką i wydała siostrze świadectwo to moralności, że prowadzi się niemoralnie, ponieważ mąż siedzi w kryminale. Tak dosłownie było napisane. Wie pan, to później myśmy to traktowali już humorystycznie, tylko to dużo później, nie? W każdym razie ciężko było z posadą. W końcu zaczęła siostra pracować w Wydziale Oświaty. Pracowała tam króciutko. Tam wtedy inspektorem tej oświaty był pan Ćwil. To też pamiętam, bo później z jego córką pracowałam. I po jakimś czasie się zwolniła, wyjechała
do Warszawy, tam dostała posadę dobrą w Ministerstwie Budownictwa, była prawnikiem. Nie wiemy, czy prezydent Bierut zapoznał się osobiście, czy też została mu sprawa zreferowana, w jakim stopniu. Wiemy jedynie, iż 13 czerwca 1950 roku prezydent Bierut zamienił Kazimierzowi Czarneckiemu ciążący na niego wyrok śmierci na karę 15 lat więzienia. Warszawa dnia 15 czerwca 1950 roku. Wojsko Polskie, Wyższy Sąd Wojskowy. Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Prezydent RP decyzją swą z dnia 13 czerwca 1950 roku zmienił Czarneckiemu Kazimierzowi, synowi Tomasza, orzeczoną wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27 marca 1950 roku numer akt SR 94/50 karę śmierci na karę 15 lat więzienia. Zwracając akta sprawy przeciwko Czarneckiemu Kazimierzowi i innym, polecam zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności i kar dodatkowych w stosunku do skazanego Czarneckiego Kazimierza, syna Tomasza, oraz wykonania kary pozbawienia wolności i kar dodatkowych w stosunku do Hipnera Artura, syna Antoniego, jak w załączonym opisie. Postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego. Decyzję prezydenta RP należy podać do wiadomości skazanemu Czarneckiemu Kazimierzowi, synowi Tomasza. Podpisał pierwszy zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego, karwiner Oskar, pułkownik. Był bardzo dobrym człowiekiem, przyjacielskim, uczynnym, przystojnym. Był bardzo wysoki, miał ponad 1,80 m wzrostu, wykształcony, spokojny. Bardzo kochający żonę, bardzo. Dużo rysował, bardzo dużo i tego było bardzo dużo i ja nie wiem, gdzie to się podziało. Jeszcze jest taki chłopki, tutaj mam w tej biblioteczce taki rysunek. Dziękuję panu bardzo za przybliżenie nam fragmentu powojennej historii Głubczyc, a jednocześnie z satysfakcją mogę powiedzieć, że postać i życie profesora Czarneckiego nie poszła w zapomnienie, jak również cierpienia i ofiara tych chłopaków, którzy w zasadzie działali tak z młodzieńczym zapałem, rozpędem, jak gdyby z emocjami swoimi, ale w sumie 8., 9. klasa i obalenie siłą ustroju to jakoś kontrastuje bardzo ze sobą. Mam jeszcze propozycję do pana, by pracując nad powiatem głubczyckim znaleźć parę innych tego typu spraw, o których niewiele wiemy i przedstawić na łamach Głosu Głubczyc i również Telewizji Głubczyckiej. Zapraszam do dalszej współpracy, a za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za to skazał oskarżonego Czarneckiego Kazimierza na zasadzie artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego na karę śmierci z utratą z mocy artykułu 46 paragraf 1 litera a i 49 paragrafu 1 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przypadkiem z mocy artykułu 48 paragraf q Kodeksu Karnego Wojska Polskiego całego mienia skazanego.